Powiedz mi, jak znosi się wstyd, swego rodzaju upokorzenie, gdy śmieje się z ciebie cała Polska, bo twoje nazwisko w pewnym momencie stało się symbolem kolesiostwa, braku kompetencji. Jak to zniosłeś? Jak sobie z tym poradziłeś? Znaczy, chciałbym zobaczyć tą całą Polskę śmiejącą się, bo ja tego w ogóle nie odczuwam. Jest z mojego punktu widzenia dzisiaj wręcz odwrotnie. Zresztą na pewno duży wpływ na to miała metamorfoza, praca nad sobą, studia, dzisiaj biznes, show biznes, z polityki już zrezygnowałem. A jeżeli chodzi o nazwisko Misiewicza, ja to wielokrotnie mówię w wywiadach. Człowiek, który to wymyślił, czy ludzie, którzy to wymyślili, dzisiaj są nie tylko poza polityką, ale także poza przestrzenią publiczną. Ja natomiast pokażę, że Misiewicze może oznaczać także ludzi, którzy mimo trudności, mimo rzucanych kłód pod nogi, mimo może jakichś incydentów, które popełnili w życiu, potrafią się podnieść, stanąć na twardo na ziemi i odnosić sukcesy. A żałujesz czegoś, co zrobiłeś podczas swojej kariery politycznej? Nie, niczego nie żałuję, ze wszystkiego wyciągam lekcje, wszystko jest dla mnie nauką, warsztatem, nowym doświadczeniem, dzięki czemu jestem silniejszy i pomaga mi to dzisiaj osiągać sukcesy w biznesie. A jaką konkretnie lekcję wyniosłeś z pobytu w areszcie? No na pewno tam człowiek się uczy pokory, to trzeba przyznać. Na pewno jest tam też bardzo dużo czasu na to, żeby myśleć i pracować nad sobą, ale myślę, że efekty wszyscy dzisiaj mogą zobaczyć. No tak, no to jest spektakularna metamorfoza, zresztą u nas opisywana wielokrotnie, ale przypuszczam, że nie tylko twoje fizis, ale też w głowie musiało się trochę rzeczy pozmieniać. No mówię, człowiek pokornieje, stwierdza, co jest dla niego najważniejsze. Dla mnie jednak, no wtedy uznałem, wtedy to doceniłem, najważniejsza jest rodzina, najważniejsza jest miłość, najważniejsza jest przyjaźń, najważniejsze są te wartości niepoliczalne, których nigdy nie kupimy, a osiągniemy tylko i wyłącznie przez to, jakimi jesteśmy ludźmi, jakimi wartościami się kierujemy. Ty tam miałeś osobną celę z tego, co czytałem. Bałeś się trochę agresji współwięźniów? Decyzja nie była moja, to także nie było na wniosek moich prawników. To była decyzja strażników, funkcjonariuszy służby więziennej. Jestem im za to wdzięczny. No, rzeczywiście, jak się jest osobą, można powiedzieć, jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, a trafia się do miejsca, gdzie jednak większość ludzi nie siedzi za niewinność, jakieś obawy są. I tak rzeczywiście byłem cały czas izolowany. 23 godziny na dobę spędzałem sam ze sobą. Powiedz mi proszę, czy dalej masz kontakt z Antonim Macierewiczem? Nie. Pan marszałek jest świadkiem mojej sprawie w związku z powyższym, nawet gdybyśmy chcieli, nie możemy mieć tego kontaktu, żeby nie dawać pretekstu prokuraturze. A jesteś sympatykiem obecnego obozu rządzącego? Jestem zupełnie apolityczny, dzisiaj interesuje mnie biznes.